Oglądacie Państwo magazyn rolniczy Wprowadzenie do nowoczesności. Przez ostatnie kilka miesięcy pokazujemy, jak zmieniły się podlaskie gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne dzięki europejskim funduszom rolnym. Małgorzata Półtorak, witam i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Za chwilę przed nami zrealizowana z funduszy europejskich nietypowa inwestycja w Sejnach, a później gospodarstwo agroturystyczne w Gulbiniszkach w gminie Jeleniewo. Waldemar Żukowski mieszka w Puńsku. W oddalonej o kilkanaście kilometrów wsi Burbiszki w gminie Sejny prowadzi 24-hektarowe gospodarstwo. Utrzymywana jest w nim trzoda chlewna i niewielkie stado bydła mięsnego rasy Limuzin. Prowadzę te gospodarstwo 24-hektarowe. Gospodarstwo zostało opisane mi w 1992 roku. No ale wiadomo, w tych czasach jeszcze byłem młody, rodzice nie pozwolili mi gospodarzyć, także się przeprowadziłem do miasteczka, tu sobie wybudowałem dom i tak tu mieszkaliśmy jakiś czas, aż później rodzice się zestarzeli troszeczkę już. No i trzeba było wziąć to gospodarstwo w swoje ręce jakoś, nie? Chociaż wiadomo, że tam tereny mamy takie górzyste. Ziemia kiepska, bo to piąta, szósta klasa, no i wszędzie już tą ziemię kiedyś wcześniej trochę wydzierżawili ludzie, także mi nie zostało nic innego, jak skorzystać z pomocy Unii Europejskiej. W roku 2011 skorzystałem z wsparcia unijnego i otrzymałem kwotę 72 tysięcy złotych na otworzenie parku linowego. Pomysł nawinął mi się w 2005 roku. Byłem wtedy pierwszy raz w parku linowym w Druskienikach. No i tam była taka tyrolka ponad 330 metrów zjazdu przez rzekę Niemen. No i to mi jakoś tak się spodobało. No i postanowiłem to u siebie wykorzystać, ponieważ mam taki teren dość pagórkowaty. Park jest położony właśnie w obrębie Natura 2000 nad jeziorem Gaładuś, gdzie przez środek jeziora przebiega granica polsko-litewska, także to już jest początek albo koniec Polski, jak to ludzie mówią. Uzyskanie dotacji unijnej było warunkiem rozpoczęcia inwestycji. Innowacyjność pomysłu, ale też umiejscowienie parku nieco utrudniały kwestie formalne, niezbędne do uzyskania pieniędzy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pracownicy agencji byli pomocni, no bo to taka jakby przyciągnięcie turystów w naszym terenie, jakby była taka działalność taka pierwsza w ogóle i niespodziewana, jakbym tak powiedział, że w naszej okolicy może powstać coś takiego. Trwało to tak dość długo, bo to i teren mam właśnie w takim miejscu położonym, że to jest Natura 2000, także to była ochrona środowiska, sporo trzeba było rzeczy pozałatwiać, ale się udało. W 2013 roku rozpoczęta została realizacja tego nietypowego obiektu. Przyjechała firma z Wieliczki, spod Zakopanego, aż tam, i stworzyli mi ten projekt taki, a później w miesiąc czasu postawili mi park linowy. Park linowy jest stworzony na 2 hektarach ziemi, którą jesienią wykorzystuję jako pastwisko, a w sezonie letnim jest wykorzystana pod sezon turystyczny. Są 3 trasy. Jest trasa dziecięca, trasa łatwa i trasa trudniejsza. W sumie jest prawie kilometr trasy do pokonania, no i to zajmuje gdzieś tak od 1,5 do 2 godzin. Jest wykorzystanych 41 drzew. Tam są przeszkody właśnie na tych drzewach. W sumie jest 1,5 kilometra lin powieszonych. Jest ta sekuracja pełna i to jest wszystko związane z alpinizmem. Pierwszy park testowaliśmy ja i instruktorzy i oczywiście ekipa, która montowała. To był pierwszy raz, moi instruktorzy na przykład, którzy korzystali pierwszy raz, to było im adrenalina była. Od tego momentu park odwiedziło już ponad 2000 osób. Najmłodsza miała 2,5 roku, a najstarsza 72 lata. Początek sezonu to tak liczę zawsze 1 maja. No i już
koniec czerwca szkoły przyjeżdżają właśnie wycieczki szkolne, a później sezon turystyczny się zaczyna, także 2-3 miesiące to zależy wszystko od pogody u nas. Chciałbym na pewno więcej osób przyciągnąć, ale to mówię, wszystko zależy u nas od tego sezonu. No i na razie jestem zadowolony, bo jak mam około 1000 osób w te 2 miesiące czy tam 1,5 miesiąca, no to jest tak dość, myślę, że dobra liczba osób. Planuję z czasem właśnie trochę to rozszerzyć i też zrobić taką tyrolkę, tylko że to by była tyrolka międzynarodowa z jazdem na Litwę przez granicę. Dofinansowanie jakbym dostał, to bym próbował może infrastrukturę jakąś trochę zrobić nad tym jeziorem tam właśnie i jakby się udała właśnie ta tyrolka taka ponad 800 metrów długości. Waldemar Żukowski po 2 latach działania parku wie, że pomysł był dobry, jak również decyzja o wnioskowaniu o dotację z agencji. Gdyby nie pieniądze unijne, na pewno bym nie próbował tej swojej inwestycji inwestować i ze swoich pieniążków. Duża, bardzo duża pomoc Unii Europejskiej. Dotacje skierowane dla rolnictwa to nie tylko pieniądze na maszyny i urządzenia. Przykładem innowacyjnego wykorzystania funduszy wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest pomysł Zdzisława Jankowskiego. Prowadzi on w Gulbieniszkach w gminie Jeleniewo gospodarstwo agroturystyczne, którego atrakcje przed kilkoma laty uzupełnione zostały okryty basen. Jednak po kolei. W 2004 roku z dziećmi podjęliśmy decyzję o zakupie gospodarstwa rolnego, niedużego, gdzie moglibyśmy pobudować budynki pod agroturystykę. I tak się stało. Kupiliśmy gospodarstwo, gdzie na tym gospodarstwie były dwa budynki gospodarcze, to jest stodoła i chlew, i budynek mieszkalny. W miesiącu lipcu roku 2004 zaczęliśmy budowę. Wybudowaliśmy w tym samym roku obydwa budynki. Budynki są z drewna. To było moje marzenie, żeby nie mieszkać już w bloku, w betonie, tylko postawić budynki drewniane. To żeśmy uczynili. Zaczęliśmy ogłaszać się w internecie, że mamy agroturystykę. Miejsc noclegowych jest 30, 10 pokoi. Są to pokoje od 2 miejsc noclegowych do 4. No, walory są niesamowite, bo przyjeżdżają grupy rowerowe, gdzie jak gdyby bazę zakładają tutaj u nas i po zwiedzeniu tych terenów, przede wszystkim Suwalskiego Parku Krajobrazowego, również wyjeżdżają dalej, a więc Gołdap, Węgorzewo, i na noc wracają do mnie z powrotem. Tu mają taką swoją bazę. Warunki pogodowe umożliwiające kąpiel w jeziorze znacznie skracały sezon turystyczny w gospodarstwie. Kiedy goście przyjeżdżali, zauważyliśmy, że wygląda to w ten sposób, że nad jeziorem siedzą 2-3, góra 6 tygodni, bo woda jest ciepła przez taki okres na naszym terenie. Będąc za granicą, zauważyłem, że są tam baseny kryte, rozsuwane. Rozejrzałem się w internecie, zauważyłem ogłoszenie przy drodze, że w Białymstoku jest taka firma, która buduje baseny zadaszone, rozsuwane. Podjąłem z nimi współpracę. Jednocześnie przyszła wiadomość do mnie, że można taki basen wybudować z dotacjami. Zdzisław Jankowski szybko przeszedł od pomysłu do realizacji. Wystąpił do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. W oparciu o uzyskane środki rozpoczął budowę krytego basenu. Basen jest budynek, ma wymiary 10 na 20 metrów, pływalnia 6 na 14. W basenie
tym zadaszonym znajduje się również jacuzzi. Cała inwestycja zamknęła się kwotą ponad 600 tysięcy, z czego bardzo dużą część otrzymałem w ramach dotacji, to jest 300 tysięcy złotych. W ramach tej dotacji też zobowiązany zostałem do utworzenia 3 etatów, gdzie zatrudniłem 3 osoby, które mimo, że minął już okres 3 lat, nadal są zatrudnione i pracują u mnie. Budowa basenu trwała naprawdę szybko. Firma, która budowała mi z Białegostoku, w przeciągu 2 miesięcy wybudowała ten basen, włącznie z zadaszeniem. Zadaszenie przywożone było z Czech, a pozostałe wszystkie elementy są z Polski. Pracowało od 4 do 6 osób. Jest tutaj również uzdatniana woda do basenu. Także cały kompleks jest zrobiony naprawdę profesjonalnie, bo osoby przyjeżdżające z Polski często oglądają, jak to jest zrobione i dziwią się, że tu tak daleko, głęboko w Polsce coś takiego jest, taka perełka. Basen został zbudowany przed 3 laty, w 2011 roku i nie zawiódł oczekiwań inwestorów. Okazało się, że jest to dla turystów doskonała zachęta. Cała rzecz polega często na tym, że ludzie dzwoniąc, bo w internecie są ogłoszenia, zadają pytania mówiące, czy to jest i czy na pewno jest ten basen. Mówię, skąd takie pytanie, no bo często ogłaszają się różne hotele, czy agroturystyka, czy pensjonaty, gdzie dużo rzeczy jest wymienionych, a po przyjeździe mówią, tych rzeczy nie ma. Z basenu korzystają ludzie nie tylko przyjezdni, ale obok jest też agroturystyka, gdzie stamtąd przychodzą, korzystają z tego basenu, jak również młodzież i dorośli z okolicznych wsi, czy z okolicznej naszej wioski, gdzie udostępniamy również dla nich. Sezon przedłużył się do końca października tak naprawdę, jak również zimą. Zimą tu niedaleko są wyciągi narciarskie, gdzie dużo osób pochodzenia litewskiego przyjeżdża do mnie na weekendy, korzystają z wyciągów, a tutaj nocują. Uzyskane dotacje, tak owocnie wykorzystane, zachęciły właściciela gospodarstwa agroturystycznego w Gulbieniszkach do realizowania kolejnych inwestycji. Te wszelkie sprawy formalne nie były trudne. 2 razy w Białymstoku byłem, raz złożyć wniosek, drugi raz poprawkę, żeby zrobić do tego wniosku. Wiadomo, człowiek nie wszystko potrafi jak gdyby opisać. A to zachęciło mnie do tego, że chcę w przyszłym roku, bo mają być następne programy, zrobić pompę głębinową, cieplną, którą bym zasilał cały ośrodek. Byłaby to pompa ekologiczna. Rocznie tutaj zużywam ponad 20 ton ekogroszku, gdzieś około 10-15 metrów przestrzennych drewna opałowego. Także to byłoby też dobra sprawa ekologiczna, pozwoliłoby na niezanieczyszczanie środowiska. I tak dobiegł końca nasz dzisiejszy program. Dziękuję pięknie za to spotkanie i już dziś zapraszam na kolejny odcinek za tydzień w piątek o 19:10. Przypominam, że każde wydanie powtórkowe naszego programu mogą Państwo obejrzeć w sobotę o godzinie 10:00. Do zobaczenia. Za tydzień z programem Wprowadzenie do nowoczesności będziemy w Ignatkach pod Białymstokiem i pokażemy zakupioną dzięki funduszom europejskim wiertnicę do wykonywania odwiertów radialnych. A w Sobolewie odwiedzimy przedszkole, które sięgnęło po środki unijne i przystosowało swoją placówkę dla najmłodszych. Magazyn powstaje na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.